Czy kobieta ma milczeć i nie wolno jej nauczać? To pytanie odnosi się do słów świętego Pawła, który stwierdza: Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju, tak jak jest to we wszystkich zgromadzeniach świętych. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć, nie dozwala im się bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Fragment ten jest niezwykle problematyczny, gdyż chwilę wcześniej, w tym samym liście, święty Paweł mówi, że kobiety posiadają dar prorokowania. Skoro tak, jak mają milczeć? Ta sprzeczność sprawiła, że niektórzy bibliści uznali, że fragment mówiący, że kobiety mają milczeć, to interpolacja. Ale niestety to w ogóle nie pomaga, gdyż w innym liście święty Paweł albo inny autor, badacze nie są zgodni, powtarza zakaz mówiąc: kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Co do tego fragmentu, nie ma wątpliwości, z tego co wiem, że jest autentyczny. Więc powraca pytanie, skoro kobieta może prorokować, jak może milczeć? Ojcowie kościoła dawali sprzeczne opinie. Jedni uważali, że kobieta w kościele ma prawo milczeć albo się nie odzywać. Inni uznawali, że kobieta jak najbardziej może nauczać i przemawiać i że jej przestrzega zasad ubioru. Najbardziej niejednoznaczny był święty Jan Chryzostom, który raz stwierdził, że kobieta może nauczać, ale innym razem, że nie. Współcześni badacze starają się dać odpowiedź na tę sprzeczność. Według badacza Nowego Testamentu, Craiga Kinera, jeśli spojrzymy na kontekst kulturowy i historyczny, zakaz staje się bardziej zrozumiały. Cytując: właściwą podstawą podczas nauki wymaganą od każdego początkującego było poddanie się i cichość. Kobiety częściej od mężczyzn nie potrafiły czytać ani pisać. Mniej orientowały się w filozofii i prawie. Zważywszy na ówczesne uprzedzenia, które zakazywały uczenia się kobietom prawa, radykalnym i sprzecznym z ówczesną kulturą elementem nauczania Pawła było zachęcenie, by poznawały prawo, nie zaś, że jako początkujący powinni się uczyć w cichości. Problem wykształcenia kobiet pytań mógł wywołać niepotrzebny konflikt, cytując znowu. Co więcej, wielu słuchaczy nie lubiło pytań uważanych za niegrzeczne, niestosowne albo niedouczone, gdyż mogło to spowolnić pracę innych uczniów. Możliwe, choć nie jest to pewne, że kobiety były bardziej skłonne do zadawania niewyuczonych pytań. Inny badacz Nowego Testamentu, Ben Whitrington, poparł interpretację Kinera, ale dodał kilka informacji. Niektóre kobiety, prawdopodobnie zamężne, zadawały pytania, prawdopodobnie niewłaściwe pytania, i nabożeństwo było przerywane. Paweł wzywa w wersecie 34, aby kult chrześcijański nie został przekształcony w serię pytań i odpowiedzi. W świetle powyższej dyskusji na temat proroctw pogańskich, prawdopodobnie kobiety te zakładały, że chrześcijańscy prorocy lub prorokinie działali podobnie jak pogańscy prorocy, na przykład prorokini w Delfach, gdzie prorokowała jedynie w odpowiedzi na pytania. Paweł ogranicza takie pytania do innego miejsca, a mianowicie w domu. Znając ten kontekst, możemy lepiej zrozumieć zakaz świętego Pawła. Ten pozwalał kobietom wykształconym nauczać i zadawać pytania, zabraniał jednak tego kobietom, które nie posiadały wiedzy. Taki zakaz jest w pełni zrozumiały. Znów cytując: zważywszy na nieznajomość pisma wśród kobiet, herezje szerzące się w efeńskich kościołach za sprawą nieumiejętnych nauczycieli i wykorzystywania przez fałszywych nauczycieli i braku wiedzy kobiet do krzepienia błędnego nauczania, zakaz Pawła wydaje się jak najbardziej właściwy. Doraźnym rozwiązaniem był zakaz nauczania przez kobiety. Rozwiązaniem długofalowym zachęta, niechaj się uczą. Sytuacja mogła ulec zmianie po otrzymaniu przez kobiety właściwego pouczenia. Podsumowując, kobieta według Biblii może nauczać, jeżeli jest wykształcona. Może też zadawać pytania na zgromadzeniach, jeżeli ma podstawową wiedzę. W przypadku braku takiej wiedzy, zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni najpierw tę wiedzę zdobyć, a dopiero potem starać się nauczać.